Cześć, witam Was serdecznie na najnowszym filmie modelarstwa z pasją. Z tej strony Kinimod. Dziś pogadamy sobie o w sumie troszkę przestępczości zorganizowanej lat 90. I nawiążemy tu do nowego modelu w mojej kolekcji. Jak widzicie, z tyłu są modele, które już Wam prezentowałem. Są tam Mercedesy 600 CL, W220, Audi A8, D2, BMW 328 i E46, BMW E34 M5 oraz Mercedes W201 190E. Jak wiecie, w latach 90. w Polsce rozpoczął się okres przestępczości zorganizowanej. Było to spowodowane przemianami politycznymi, pewnymi układami, które wcześniej na tamten czas obecni przestępcy po prostu mieli nawiązane. Były to formy współpracy ze służbami i tym podobne. Natomiast samochody, które były z nimi kojarzone, to jest dosyć istotny temat, nawet i w modelarstwie. Przede wszystkim duża część tych samochodów zalicza się do istnej klasyki. Samochodów, które naprawdę były ważne. Do mojej kolekcji dziś trafił model, który aż zamawiałem z Berlina. A mianowicie BMW E34 535i. Pozwolicie, że ja w tym momencie sobie je otworzę oraz wyjmę z kartonu dla lepszego efektu prezentacji. No i mamy tą naszą Bawarę. Samo BMW E34 535i, czyli seria 5, generacja 3, powstało w roku 1987. Mówimy tu oczywiście o początku produkcji, ponieważ de facto sam samochód zaczął być projektowany znacznie wcześniej. Auto miało być teoretycznie konkurentem dla Mercedesa W124 serii tam 300 i tym podobnych. Jednakże przez to, że najzwyczajniej w świecie BMW opóźniło trochę swoją premierę dokładnie tego egzemplarza, jeśli chodzi o model E34, po prostu okazało się, że BMW stanie się w sumie konkurencją też dla samochodów znacznie późniejszych. Chociażby taki Mercedes W140, który powstał, jak wiecie, w 91 roku, on także był formatem samochodu konkurencyjnego dla tego BMW, a BMW było konkurencją dla tego Mercedesa. Wynikało to po pierwsze z długiego okresu produkcji BMW E34 535i, ponieważ odbywał się on, sama produkcja odbywała się między rokiem 1987 a między rokiem 1996. Z początku, jeśli chodzi o sam samochód, oczywiście auto kojarzyło się z formą szyku i elegancji. Głównie te modele, które posiadały elementy chromowane, które były zachowane w dobrym stanie, które były z oryginalnymi felgami albo jakimiś specyficznymi bardziej kołami. Z tym to się na początku bardziej kojarzyło. Z czasem oczywiście wysłużenie samochodów spowodowało, że najzwyczajniej w świecie modele posiadały już większe ślady zniszczeń i częściej były już potem używane jako samochody pościgowe, samochody ewentualnego wsparcia, czyli powiedzmy przeznaczone dla ochroniarzy, albo po prostu samochody robocze dla przestępców służące do napadów i tym podobnych, dzięki czemu można było się na przykład szybko taką BMW-ką oddalić. Sam model milcząca, który Wam przedstawiam, trafił do mnie aż z Berlina. Żebyście nie myśleli, ja go nie zamawiałem z jednego z słynnych sklepów, który miał ten model ostatnio w ofercie za bodajże 800 zł. Ja go kupiłem za około 400 zł na eBayu. Sympatycznego człowieka. Model jako model firmy Mini Champs jest to jeden z rarytasów kolekcjonerskich. Ludzie bardzo często szukają tych modeli, próbują je gdzieś wynaleźć. Niestety nie jest to łatwe. A dodatkowym utrudnieniem jest też to, że najzwyczajniej w świecie ceny egzemplarzy używanych czy egzemplarzy, które trafiają na rynek wtórny, po prostu są bardzo wysokie. Sam osobiście widziałem po cenach takich rynkowych, że średnio za granicą cena takiego modelu wynosi mniej więcej około 700-800 zł właśnie takiej ceny wyjściowej.
a czasami nawet dochodzi do 1200. Mi na szczęście udało się ten model kupić w dość niskiej cenie, dzięki czemu właśnie ten model trafił do mojej kolekcji. Wykonanie, no, mamy tutaj naprawdę fajne. Mi Champs starał się tutaj dobrze odwzorować. Jest przede wszystkim cała bryła dobrze odwzorowana. Mamy także dobrze odwzorowane elementy typu znaczki, felgi, które same są też w sobie dość istotne, ponieważ BMW zawsze miało jakieś specyficzne te felgi, a tu zaczęły się pojawiać te elementy takie jak właśnie felgi szprychowe chociażby. Mamy też dobrze odwzorowany tył, gdzie również mamy zaznaczony znaczek. Ładne bardzo wnętrze, choć może tego tutaj nie widać, ponieważ najzwyczajniej w świecie światło na to nie pozwoli. Mimo tego, że jest ono jednolite kolorystycznie, to jest to ładne wnętrze. Sam model powstał, jeśli chodzi o producenta Mini Champs, w czterech wersjach kolorystycznych. W kolorze czarnym, srebrnym, taki jak ten mój, kolorze czerwonym oraz kolorze ciemnozielonym. One konkretnie między sobą, te wersje kolorystyczne, one się różniły nakładem produkcyjnym i ilością egzemplarzy, która zazwyczaj jest podana na podstawce w przypadku tych takich właśnie modeli zlimitowanych edycji. Jeśli chodzi o sam model, on posiada jeszcze otwieraną maskę. Co fajna też jest sprawa tego, że ta maska po pierwsze nie jest zrobiona w jakiś sposób niechlujny, co niestety w modelach 1x43 się zdarzało, że te elementy są tak wycięte, te otwierane, że po prostu bardzo chamsko widać, że to jest masa szpar, masa jakichś niedokładnych domknięć i tym podobnych. Tu naprawdę wygląda to fajnie. No i coś, co też bardzo mocno jest na plus tego modelu, to silnik, który został odwzorowany naprawdę ładnie i przyjemnie się patrzy na miniaturę tych podzespołów ukrytych pod maską. Jeśli chodzi też o popularność tych samochodów, prócz oczywiście Europy Wschodniej, gdzie szczególnie właśnie do Polski te BMW trafiały do świata przestępczego, czy chociażby do też krajów wschodnich, takich jak Rosja czy Ukraina. Samochody marki BMW, Mercedes oraz Audi z okresu lat 80. i 90., tych takich okresu tego przejściowego, tych dwóch dekad, były też bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych. Tam również te samochody były bardzo popularne i wiele osób, które są związane ze światem modelarskim w Stanach Zjednoczonych, uwielbia te modele. A piątka w kolekcji to jest naprawdę dla wielu osób oznaka takiego mega szacunku tego, że ktoś bardzo lubi te klasyczne samochody. Jeśli chodzi o sam model, pozwolicie, że ja sobie go już przykryję tabletką, ponieważ myślę, że na dzisiaj pokazywania wystarczy. Wiadomo, że z czasem ten model został też uzupełniony o gamę wersji M, czyli wersję M5 tak zwanej, czyli ulepszone głównie podzespoły silnika oraz wydajności całej formy, jeśli chodzi o osiągi. Natomiast wiadomo, że tu już mamy zmiany liftowe, mamy zmianę w karoserii, które po prostu są widoczne, zmiany jakiegoś wyposażenia i tym podobnych. A tu mamy tą wersję klasyczną, taką zupełnie, która nie jest w żaden sposób zmodyfikowana. Jeśli chodzi o samego Mini Champsa, na różnych forach motoryzacyjnych i modelarskich, zwłaszcza na terenie Niemiec, można trafić na takie pogłoski, że model ma się za jakiś czas ukazać w wydaniu firmy MaxiChamps. Czyli wiadomo, trochę mniej szczegółów, troszkę gorzej wykonany, gorsze lakierowanie, pewnie cena dwa razy niższa. Niestety obawy są dwie. Po pierwsze, plotki, które są rozsiewane na tych forach, w żaden sposób nie zostały potwierdzone przez firmę Mini Champs. Są to plotki osób, które zupełnie gadają po prostu sobie od rzeczy, od tak. Drudzy to są ludzie, którzy się podają, co zaznaczam, podają się za pracowników Mini Champsa, ale nie ma na to żadnego potwierdzenia. No i kolejna sprawa, która jest jeszcze tutaj problematyczna z ewentualną kwestią nawet produkcji tych modeli. Jak wiemy, po przypadku Mercedesa W140 od firmy MaxiChamps, który był jakimś tam rebrandem, właśnie jakąś rekonstrukcją egzemplarza, sami dobrze wiecie, że niestety problem jest z dostępnością. Z tego co wiem, na takich oficjalnych sklepach, gdzie mogliśmy my te modele znaleźć,
Model był dostępny w 5 sztukach, po czym jak się rozszedł, ostatnia sztuka trafiła do jednego z też znanych sklepów, który niestety trochę januszuje ceny i obecnie cena jest pomnożona przez 2 od tej ceny wyjściowej. Tego się niestety obawiam, że będzie i tak problem ze zdobyciem tego modelu, dlatego ja wolałem zdecydować się na zakup Mini Champsa i tak w atrakcyjnej cenie, ponieważ ja za niego dałem około 450 zł, tak jak mówiłem, za sam model, plus tam odrobina kosztów wysyłkowych, ale myślę, że warto. A samo to, jakim okazem kolekcjonerskim jest ten model, myślę, że samo to kwituje to, czy warto kupować, czy nie. Według mnie, jeżeli ktoś będzie miał okazję wziąć ten model za około, powiedzmy, te 400-450 zł, to jest nic, jak tylko brać i się nie zastanawiać. To na dzisiaj tyle ode mnie. Postaram się w najbliższym czasie nagrać dla Was następny film. Mam pewien pomysł, ale o tym będziemy spokojnie rozmawiać z czasem, gdy się tutaj pojawię ponownie. Ja tymczasem zapraszam Was na nasze strony, oczywiście. Możecie je zaobserwować, polubić, śledzić posty na bieżąco, gdzie też będziemy udostępniać nasze modele. Kolega będzie udostępniał też modele, którymi handluje. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć!